Dzień dobry, witam Was bardzo gorąco i zapraszam na przegląd wiosennych i wielkanocnych dekoracji w sklepach KiK i w sklepie Pepco. I tak, zaczniemy od sklepu KiK, gdzie mamy tutaj już bardzo ładną taką wystawę. W Pepco jeszcze nie ma aż tak dużo rzeczy, ale już też pierwsze się pojawiły. Ale dobrze, zacznijmy od KiK. O, i sprawdzam od razu serwetki. 8 zł serwetki, bo przecież będę robić jajka w serwetkach i będę chciała też nagrać Wam pokazać. I tak, zaczniemy od różnego rodzaju zawieszek, takich drewnianych. No, te zawieszki są bardzo modne i ceramiczne. 15 zł, taki motylek, bardzo taki wiosenny. Tego typu dekoracje przepięknie wyglądają w pokojach dziewczynek. Powiem Wam, że to jest takie bardzo delikatne, pastelowe, więc elegancko wygląda. Z witek brzozowych 45 zł takie serce. To też jest bardzo dobra podstawa pod stroik na grób. Jeżeli ktoś by z Was szukał, to tutaj mamy w KiK, zobaczcie, jest w kształcie serca z gąbką taką florystyczną od razu, więc można bardzo ładne takie wiązanki porobić. Sama też będę przygotowywać taką wiosenną wiązankę na grób, na cmentarz, więc zachęcam Was od razu do subskrypcji, do subskrybowania kanału, bo będziecie mogli ze mną również też zrobić różne dekoracje. I tam widzieliście też podstawka i 10 zł kosztowała, od razu z gąbeczką, też nieduża, ale wystarczająca. 5 zł, coś w rodzaju mchu, więc też do dekoracji, tam obok sisal. O, przepiękny, delikatny motylek, jak mgiełka wyglądał, 15 zł, bardzo, bardzo ładny, delikatny. Trawek nie przepadam za takimi trawkami, no chyba, że tak jak mówię, no jedynie toleruję sztuczne kwiaty w wiązankach na cmentarz, a tak zawsze jestem za świeżymi kwiatami. Piękny baranek z wiszącymi nóżkami, 12 zł. Bardzo fajna dekoracja, żeby siedział sobie gdzieś na półeczce. 15 zł jajo z piórkami. O, i te drewniane dekoracje, tych drewnianych dekoracji tutaj 10 zł. Jest bardzo dużo teraz. Mamy i owieczkę. Tych owieczek jest naprawdę bardzo mało. Tak naprawdę zajączki są wszędzie. Jest ich najwięcej. Ale żeby ładnego jakiegoś baranka znaleźć, to jest już wyczyn, powiem Wam. Ten jest naprawdę bardzo ładny. Fajny, duży zając taki, ceramiczny, ciężki. Bardzo ładny i on też chyba w jakiej cenie? On był 25 zł, także bardzo dobra cena. On też jest taki większy. Tutaj też ceramiczny, z większych takich zająców, 18 zł. Bardzo przyjemne są te ceramiczne dekoracje, bo one tak naprawdę są na lata. I w jakim stylu byśmy nie robili świąt, to one zawsze będą bardzo neutralne i będą bardzo pasować. Tutaj siedzący zajączek, 15 zł. Oj, wszelkiego rodzaju takie miseczki na dekoracje, czy na kwiatki, na jajka, 30 zł. Bardzo ładna, jak obita skorupka. O, ten zajączek. Bardzo ładne, z takim barankiem, takie futerko zrobione ma, drewniane, także 30 zł, ten mi się bardzo podobał. I obok taki wysoki baranek, ładne, to było ładne, i obok taki wysoki baranek, proszę bardzo, i tutaj do ceny nie mogłam się dostać, ale on stoi obok mnie, o tutaj, i mamy 120 zł. Bardzo ładne, sztuczne trawki, ale to tak jak mówię, sztuczne trawki, sztuczności jedynie w wiązankach na grób, a tak lepiej świeże kwiaty, świeże trawki posadzić, owiec można zasadzić, rzeżuchę i też mamy piękną zieleń, 60 zł, bardzo ładna miska. Półmisek taki właściwie, tutaj na jajeczka mamy 35 zł, także też takie ładne, neutralne
te półmiski. Tutaj baranek 20 zł. No to już taki fikuśny, bardziej bym powiedziała, że on jest do pokoju dziecka niż na stół. 18 zł zajączek, to jest z tych wyższych zajączków. I tak jak widzicie, no jest przekrój cenowy jest bardzo dobry, bo te rzeczy w ogóle nie są jakieś w kosmicznych cenach. To 20 zł dekoracja, taka stojąca wysoka. Zając. Wysoki zając 45 zł. Także to są bardzo takie dekoracje neutralne, które wszystkim będą pasowały tak naprawdę. O i tutaj obok też są te plastry drewna, na których ja lubię robić też przeróżne dekoracje, więc macie tutaj za 20 zł taki większy i mniejszy. No tutaj już przekombinowane, bym powiedziała, te latarenki i mniejsze zajączki po 7 zł. Czy ceramiczne, matowe, czy błyszczące. I tutaj jeszcze w KIK mamy takie półmiski, też ładnie wyglądają, 15 zł, też takie dekoracyjne, no tutaj jak skorupka jajka czy na kwiatek jakiś, też bardzo ładnie by to wyglądało, 12 zł. I drewniane dekoracje, które są wszędzie, 10 zł. Tutaj w tych dekoracjach to możemy tylko się ceną przekomarzać, w którym sklepie jest taniej, w którym sklepie jest lepiej, bo mam wrażenie, tak jakby w tych wszystkich sklepach były te same dekoracje, tak naprawdę. One się mało czym różnią w sklepie w Tedim, w Pepco, w KIK. O, i teraz przechodzimy do Pepco. I mamy zielone zajączki, zamyślone, 20 zł. Bardzo ładnie wyglądają. Tutaj większe takie zajączki. W cenie 20 zł, więc bardzo dobra cena też dużych zajączków. Zobaczcie, specjalnie wzięłam do ręki, żebyście zobaczyli przy mojej ręce. O, te są piękne, z długimi uszami, ładnie wyglądają i też są w cenie 20 zł. Także to są takie ozdoby, które zawsze będą dobrze wyglądały. Mniejszy zajączek 7 zł zielony, zobaczcie jak łapkami podparte, pod bródką, wyglądają bardzo ładnie. Tutaj większe za 20 zł. Ciekawa dekoracja i bardzo ładna. Te zajączki mi się najbardziej spodobały, te białe z podpierającą się bródką na łapkach. I 40 zł koszyki takie na jajka, na dekoracje. To mi się też podoba, 40 zł. Takie koguciki, kurki, więc bardzo ładnie, efektownie to wyglądało. I tutaj mamy dużego zająca, fajny prezent dla dziecka, tak naprawdę, bo ma, zobaczcie, nogi, pociągnęłam go do góry i nogi mu się wyprostowały i można teraz do dołu go obsunąć i ma nogi krótsze. Więc taka, 50 zł taka zabawka. Jeżeli dajecie zabawki dzieciom na święta wielkanocne, to czemu nie? I tutaj zajączek zielony, taki jaskrawo zielony. I sztuczne kwiatki, tak jak mówię, dobre na dekoracje, na grób, do stroika. Jajeczka po 6 zł, przeróżne odcienie i tutaj zajączek, gdzie można wsadzić sobie na przykład w te szklane naczynie, można włożyć jakiegoś kwiatka i będzie też bardzo dekoracyjnie wyglądać na stole. Także 10 zł, nalać wody świeżego kwiatuszka, włożyć i ładnie. I tutaj kolorowe zajączki z kolorowymi dodatkami. Także widzicie, no w Pepco też się już pojawiło. Będziemy zaglądać. Mam nadzieję, że będzie coraz więcej tych dekoracji wielkanocnych. Szczególnie w Pepco, bo jest bardzo mało. Dopiero zaczynają. Ja Wam za dzisiaj bardzo dziękuję. Subskrybujcie kanał, obserwujcie i do następnego razu. Pa!